Kobieta Decyk, pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Mam 40-letni staż pracy. Proszę powiedzieć, po co dziś tu jesteście? Chcemy godnie być po prostu wynagradzani za naszą pracę. Moje zarobki wynoszą 3100 brutto. No i uważamy, że nasze żądania są jak najbardziej adekwatne do tego, co robimy, jaki przedstawiamy rodzaj zawodu, poziom wykształcenia i uważamy, że jesteśmy źle wynagradzani. Od dawna się tą podwyżkę staracie? Rozmowy są prowadzone od wiosny, może od maj, czerwiec, gdzieś tak. Negocjacje z panem prezydentem spełzły na niczym? Negocjacje z panem prezydentem... Takie, na które się można powołać, odbyły się w czwartek. To była godzinna rozmowa, pan prezydent obiecał, nie mówił nie, ale nie zadeklarował żadnej kwoty. Liczycie, że dzisiejsza manifestacja... Liczymy, że będą o nas pamiętać. I wywrze nacisk na Radzie Miejskiej? Tak sądzimy, bo my naprawdę jesteśmy zdesperowani. Ludzie chcą odchodzić, młodzi w ogóle nie czują tej pracy, nie chcą tu pracować za takie wynagrodzenie. Czy to faktycznie jest tak, że znaczna część pań pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy wymaga, potrzebuje pomocy społecznej? Na jakiej zasadzie tej pomocy społecznej? No jeszcze trochę i zrównamy się z naszymi podopiecznymi. No mamy małe zarobki. Jeszcze chyba nie ma takich sytuacji, żeby nasze koleżanki korzystały, ale no zbliżamy się do tego. Ja boję się, że jak przejdę na emeryturę, no to będę po prostu klientem, a nie chciałabym po tylu latach pracy. Tam się pojawiła zapowiedź, że się przyłączyło. Macie jakąś deklarację? Do czego się przyłączyło? No do waszych starań protestu. No z 80%. Dobra, macie jakiś plan, teraz będziecie coś jakoś, nie wiem, skandować? Tak, czekam na koleżankę. Dziękuję pani się.